Za sprawą Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu mieszkańcy gminy zyskali nową atrakcję. Mowa tu o plenerowej galerii rzeźby, której wernisaż odbył się 19 lutego tego roku. Otwieramy dzisiaj plenerową galerię rzeźby w zespole pałacowo-parkowym w Kościelcu. Otwieramy tą galerię wernisażem rzeźby pana Krzysztofa Wojtukiewicza. W imieniu swoim i gospodarzy tego regionu, czyli pana wicestarosty Sylwestra Chęcińskiego i pana wójta gminy Kościelec, pana Dariusza Ostrowskiego, serdecznie witam pana rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, profesora doktora habilitowanego Wojciecha Chora. Pomysł założenia plenerowej galerii rzeźby w zasadzie od wielu lat chodził mi po głowie, tak samo jak album o tym miejscu. Obie te rzeczy się ziściły, zrealizowały. Myślę, że ten dzień dzisiejszy otwarcia galerii, otwarcia nowego etapu współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu jest szalenie ważny. Zaczynamy od jednej rzeźby, ale jesteśmy po rozmowach, także tych rzeźb będzie pojawiać się więcej. Będzie to rotacja tych prac i będą to nie tylko rzeźby figuratywne. Myślę, że jest to dodatkowa atrakcja, biorąc pod uwagę, że pałac w Kościelcu, siedziba Liceum Plastycznego jest udostępniany szerokiej publiczności, gościom z zewnątrz, mogę powiedzieć śmiało ze świata. Myślę, że to jest dodatkowa atrakcja, która podkreśla wagę tego miejsca. Utworzenie galerii było możliwe dzięki współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. To jest fantastyczna inicjatywa. Ona jest jedną z wielu kolejnych nawiązanych między naszą uczelnią i tutaj Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu. Jak mówiłem wcześniej, najlepszym liceum plastycznym w Polsce i najlepszą uczelnią artystyczną też w Polsce. To jest niezwykle ważne, żebyśmy nawiązywali współpracę na wielu poziomach, żebyśmy stanowili taką jasną, otwartą kartę dla młodzieży uczących się w liceum plastycznym, żeby mogli świadomie wybierać swoją dalszą ścieżkę kariery i drogi artystycznej. Ta inicjatywa, jak ta galeria rzeźby plenerowej, to już wychodzi poza relacje uczelnia-liceum. To już jest aktywność dla społeczności. To jest ten trzeci filar jakby naszej bazy aktywności, bo my kształcimy studentów, my budujemy sztukę, ale przede wszystkim my jesteśmy dla społeczności lokalnej, regionalnej. I to jest nasza odpowiedzialność, żeby wychowywać w sztuce, jakkolwiek by to nie brzmiało, poważnie, to wychowywać w sztuce społeczność i ludzie w tym kraju muszą wiedzieć, co robią twórcy, na czym polega ich aktywność, a przez to też się dużo dowiedzieć. Każdemu artyście przy tworzeniu dzieła, oprócz kunsztu warsztatowego, powinna przyświecać idea. O tym, jaką koncepcję miał twórca rzeźby, powie nam jej autor Krzysztof Wojtukiewicz. Jeżeli chodzi o tą pracę, którą tutaj zaprezentowałem, jest to praca, która nazywa się Lapsum Hominis, magisterska praca dyplomowa. Jest to praca, która... Co się tłumaczy jako? Nazwa oczywiście pochodzi z języka łacińskiego, co oznacza upadek człowieka. Nie bez powodu nazwa jest łacińska, dlatego że odnosi się do szeroko pojętej kultury Zachodu, cywilizacji łacińskiej, jej wartości, pewnych autorytetów, które dzisiaj, ja uważam, takie mam odczucie, taką mam też postawę artystyczną, że uważam, że możemy zaobserwować upadek tychże wartości i upadek tychże autorytetów. I praca odnosi się
do pewnej figury, jaką jest krucyfiks chrześcijański. Nie do samej bezpośrednio osoby Jezusa Chrystusa, ale raczej do tego, jakie ten znak prezentuje wartości. I jako, że te wartości są zdegradowane, tako i figura, przedstawiona rzeźba, jest podana upadkowi. W drugiej części uroczystości otwarto panel dyskusyjny, podczas którego można było porozmawiać o szeroko pojętej sztuce, jak również uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną prezentowaną przez wykładowców Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Podczas spotkania mocno akcentowano współpracę, jaka jest pomiędzy władzami gminy a dyrekcją Liceum Plastycznego. Mieliśmy to szczęście po prostu, że akurat mieliśmy miejsce, takie wspaniałe miejsce, i ono zostało w sposób odpowiedni wykorzystane tutaj w tym pałacu. Myślę, że wiele szkół artystycznych zazdrości nam takiego miejsca, a do tego, tak jak wspomniałem, zasługi dyrekcji i wszystkich tutaj nauczycieli, uczniów również. To wszystko sprawia, że ranga kościelca jest tak na bardzo wysokim poziomie i z tego bardzo się cieszymy. Na razie jedna rzeźba. Niebawem wiele eksponatów będzie można podziwiać na terenie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu.